No, coraz częściej widzimy taki napis. Nieczynny w związku z epidemią koronawirusa. Mamy znajomych klientów, którzy tego doświadczają. Mamy takiego z branży, który zaopatruje rolników, no, wszystko mu schodzi, bo się tylko, że magazynierzy nie zachorowali. Inny z kolei, akcesoria przemysłowe, no nie ma w zasadzie gdzieś się sprzedaży wysyłać, bo galerie handlowe pozamykane. Czy fryzjerka, której ludzie odmawiają wi wizyt. Jakieś podpowiedzi dajmy naszym znajomym, nieznajomym, co zrobić, od czego zacząć zadbanie o finanse w czasach kryzysu. Bernardzie, sytuacja jest dynamiczna i dość trudna. I w pierwszym kroku na pewno należy przejrzeć wszelkiego rodzaju zasoby. Czyli na początku przeglądamy wszystkie zasoby, czyli. Czyli pieniądze, prognozowane przychody, ale też również zasoby ludzkie, bo jak Twój przykład pokazuje, bez tych zasobów możemy nie sprzedawać, mimo tego, że nam dobrze idzie. Pamiętajmy, że odnosimy to zawsze do kosztów. Co jest istotne, popatrzmy na to w perspektywie czasu. Odnieśmy to znaczy do. krótkiego, prawda? Bo w tej tak. chwili, w sensie kryzysu, to już na te zasoby w perspektywie praktycznie dziennej, prawda? Tak dzień na dzień. Już nie tam, że miesięcznie, kwartalnie, jakie tam mamy przepływy, jakie koszty, tylko tak naprawdę zasoby dzień po dniu. Nie możemy sobie pomyśleć o tym, że zdywersyfikujemy sobie potencjał stratę na dłuższym okresie czasu. Musimy patrzeć w perspektywie dnia, tygodnia i miesiąca. Tak, czyli jeżeli to jest zasób typu magazynier, tak, który musi być zdrowy, to dbamy o niego każdego dnia. Jeżeli to są siły sprzedażowe, które nie mogą jeździć naszych klientów, niech oni tu konkretnie, tu i teraz w innym kanale, na przykład w internecie sprzedają. Jeżeli fryzjerka musi przetrwać 1, 2, 3 tygodnie, a ma jakieś oszczędności, to niech te pieniądze oszczędza, żeby przetrwać każdy dzień, każdy tydzień. Zgadza się i warto jest być konsekwentnym. Zanim zrobisz analizę, wszystkie dane sobie wypisz, popatrz na nie i podejmij decyzję. Pozwoli ci to zachować dystans, w dość w takim panicznym okresie i podjąć strategiczne decyzje w sposób zdecydowany, ale też przemyślany. Tak, czyli kartka papieru albo Excel bardzo studzi emocje. Czyli otwórz sobie Excela albo kartkę i wypisuj sobie, co masz, jakie masz zasoby, jakie masz koszty. Patrz na to papier, ołówek. Chłodzi emocje, pozwala zobiektywizować i zaplanować w sposób racjonalny to, co zrobić z zasobami. Przejrzyj zasoby, wypisz na kartce, uwzględnij wszystkie potencjalne przychody, gotówkę, e, ale w odniesieniu do kosztów i w perspektywie czasu. Krótkiego. Krótkiego czasu. I to była ta pierwsza myśl, prawda? Czyli zasoby. Natomiast jest jeszcze kilka innych tematów, które warto dotknąć już po zasobach w momencie zarządzania finansami w czasie kryzysu. Co jeszcze? E, no tutaj e, nawet do e, t, przykładu o rolniku, łańcuch dostaw to jest kluczowe, ale e, z drugiej strony dla przedstawicieli to są procesy sprzedażowe. Czy nie będziemy musieli zmienić naszych procesów sprzedażowych? I zachowania naszych klientów, prawda, które się zmieniają. Także to jest są kilka dodatkowych tematów. Teraz ich nie poruszymy w, tej, w tym krótkim materiale, natomiast zapraszamy Was na webinar. Tutaj na dole są informacje o webinarze, gdzie przez godzinę będziecie mieć okazję posłuchać i dostać narzędzi, w jaki sposób zadbać o finanse, zadbać o firmę w czasie kryzysu. Zapraszamy. Zapraszamy.